Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale chciałabym najpierw zająć się odnalezieniem paladyna Tordira, bo ostatnimi czasy go tutaj zostawiliśmy. Ale jest chyba jeszcze ważniejsza rzecz, którą chciałabym zrobić. Ale to nie wiem, czy to jest dobry moment, tak szczerze mówiąc. To jest wreszcie pójście na tą przełęcz w Nemorze. Ja miałam troszeczkę inny plan na to wszystko, co prawda w ostatnim odcinku zapomniałam sobie o tym, że mieliśmy Nemorę dokończyć i wreszcie tego nie zrobiłam. Dlatego zajmiemy się innymi rzeczami. Twoja kolej. Nie, powiem wam, że ta broń jest naprawdę fajna. Dobra robota, ani kroku dalej. Właśnie, tutaj już jest sporo tych wojowników też. Ale i tak stosunkowo mało. Łeb ci urwę! Chciałam się wyleczyć, ale nie zdążyłam. Dobra, bo wy tutaj będziecie wchodzić teraz. Twoja kolej! Dobra, fajnie by było trafiać. Tu się wszyscy rzucili. Ojej. To jest niezła rozpier... Kto mnie bije? Nie wiem, ale tutaj ludzie widzę, że giną. Mam nadzieję, że nikt znaczący nie zginął. W tym momencie też jest jeszcze stosunkowo, chciałam powiedzieć prosto, ale nie wiem, czy mogę tak to ująć. Bardziej bym to ujęła, że jest prosto, bo nie ma szamana. Hej, ale mu dokopałem. Dobra, wy się widzę, rzuciliście tutaj dalej. Ani kroku dalej. Jest ze mną aż tak źle. Dobra, no to F5. Dobra, na razie pozwólcie, że przejdziemy sobie w ten oto sposób. Tam jest tych orków chyba trochę więcej jeszcze. To nie są wszyscy. Tutaj wyzwolony niewolnik niestety poległ. Wydaje mi się, że nawet część ciał niestety spadła nam tam za barierkę. Dobra, na szczęście ważni ludzie, tacy jak na przykład Abe, przeżyli. Abe już tutaj widzę, że wraca zresztą. Tu mieliśmy głównego herszta. Zastanawiam się, czy uda nam się odbić całe to miejsce, bo w sumie nie sprawia mi to jakichś większych kłopotów, ale nie ma co chyba tak wbiegać w to wszystko. No nie powiem, zależałoby mi, żeby znaleźć na przykład te paczki z bronią, żeby móc je oddać. Tylko, że bądź co bądź, musimy wtedy przejść całe to miejsce. A żeby całe to miejsce zwiedzić, no to niestety trzeba pokonać wszystkich orków, a to jest dosyć wymagająca sprawa. Wow. Mogę wejść? Mogę. Tu są paczki z bronią, których prawie nie zauważyłam. Solidny metalowy kufer. No i właśnie całe życie myślałam, że te solidne to są te ciężkie metalowe kufry. Znaczy te arttrudne, natomiast tak po prostu nie jest. Tu naprawdę nic za tronem nie ma. Nie ma kompletnie nic. Kamienia podejrzewam, że nie będę w stanie podnieść, tak jak pozostałych, bo chyba potrzebuję 250 siły, żeby unieść. To dla mnie za ciężkie. Tak myślałam. Dobra, no. Fajnie by było paladyna znaleźć, Tordira, byśmy wykonali questa. I no cóż, w sumie można by było całe to miejsce odbić. Problem jest tylko inny. Polega on między innymi na tym, że... Ja tak szczerze mówiąc,
Potrzebowałabym chyba lepszej zbroi do tego. Chociaż w sumie czy ja wiem, czy to aż tak bardzo byłoby mi potrzebne? Nie wiem. Coraz bardziej mam wrażenie, że nie, że po prostu można by było próbować w ten sposób i wyszłoby to. Mamy naszego paladyna. Skradasz się jak jakiś złodziej. No bo jestem złodziejem, wiesz, okradam kufry. Nie wiem, czy mogę w ogóle. Skradasz się jak jakiś złodziej. Dobra, no, witaj. Brakuje im cię na zamku. To urocze. Ale przestań już gadać i mnie stąd wydostań. Fajny z ciebie paladyn. No już, ruszaj się. Zabiorę cię z powrotem do zamku. Na pewno zdołamy przeżyć? No dobra, nie mam wyboru. Idź za mną. No raczej nie będzie to problem. Z tego co mi się wydaje, to dostaniemy też reputację za to, że mu właśnie pomożemy. Nam brakuje 2 punktów reputacji. Chociaż w sumie, jeżeli dostanę za to reputację, to wystarczy się pozbyć przy Nemorze na przełęczy jeszcze tych przeciwników i damy radę kupić nowy pancerz. Bo pieniędzy raczej mi starczy, jak posprzedaję cały ten syf, co mam. Gdyby nie ty, zginąłbym na tam. Na pewno. Przyjmij te mikstury lecznicze w ramach podziękowania za ratunek, obcy. No niestety, nie dostaliśmy żadnego repa, takiego od buntowników. Znalazłem paladyna Tordira. Ten cholerny idiota! No, mam podobne stwierdzenie. Tordir wrócił cało i bezpiecznie do zamku. Dobre złoto za dobrą robotę. Proszę weź to, ty diable wcielony. No i dobra. I mamy questa wykonanego. Czy ja coś mam w Węgardzie rozpoczętego? Niekoniecznie. Ta Nemora mi troszeczkę zalega. Ale to nic złego, bo... możemy to dokończyć, jak będziemy szli na Warant. A tymczasem... Chodziło mi też po głowie, żeby zdobyć reputację poprzez odbicie Caibdan, bo bardzo często ludzie Caibdan odbijają na bardzo wczesnym etapie. Mianowicie... mniej więcej właśnie po skończeniu go jest ono odbijane. I w sumie tam w Caibdan dużego zagrożenia, jeżeli chodzi o orków, to nie ma i łatwo jest rozpocząć rewolucję. I szczerze mówiąc, jakbyśmy tam rozpoczęli, to nie byłoby głupie. Odbicie Caibdan nie sprawi, że coś złego się stanie. Także... To jest troszeczkę ryzykowna decyzja, bo chciałam odbijać miasta zdecydowanie później. Ale w sumie nie trzyma nas nic już w tym Caibdan. Wszystkie zadania mamy zrobione. Nie potrzebujemy już z nikim gadać. No a dostaniemy za to sporo punktów. Nawet więcej niż bym chciała, bo za samo odbicie jest chyba 5 punktów. Plus za pomoc Wenzelowi są 2. Mamy jego miecz, więc też możemy mu oddać. Aż pomału zaczynam żałować, że tak długo zwlekałam z odbiciem tego Caibdan. Więc no, nie spodziewałabym się po sobie tego. Ale właśnie spojrzałam sobie na tą reputację i doszłam do wniosku, że to chyba będzie najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić aktualnie. Same się rozwiązują. Więc... Zróbmy to. Człowieku, czego chcesz? Uwolnijmy to miasto. Wielu już proponowało mi udział w tym przedsięwzięciu. I? Dopiero przy tobie wierzę w szansę powodzenia. Mimo to dwóm osobom będzie bardzo trudno to osiągnąć. Dobrze się nad tym zastanów. Damy radę. Nie potrzeba nam żadnej pomocy. Walczmy. Teraz. Na Inosa. Podążaj za mną. Będę walczyć aż do śmierci. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie zapis. Taki stały. Nie powinnam go zrobić wcześniej, ale zrobiłam go teraz. No, ruszasz? Dobra, F-piona. Nic nie ryzykujemy w sumie tą decyzją. Umarłam już prawie. Dobra, wiecie co? Ja się nie mogę tak... Tak się nie mogę, no, jak to się mówi, wyrzucić od razu. Dobra, ja tutaj poczekam może. Właśnie, bo wy będziecie tutaj przychodzić. Ach,
Dobra, bo wy właśnie będziecie przychodzić do tej latarni. Tutaj sobie zrobimy rzeźnię wielką. Dobra, cofniemy się tam do pokoiku. Nie wierzę, że to robię. Że odbijamy już Cape Dan. Kurde, naprawdę chciałam odbijanie miast zostawić na końcówkę gry. Ale szczerze, nic nie tracę. Szczególnie, że Cape Dan jest dosyć proste do odbicia. Dobra, F5. Tu są ci kusznicy, to może zaczniemy od nich. Niestety Cyrus musi zginąć. Ty chyba już Buford przyszedł. Dobra, ten Urkras to jest troszeczkę większa bestia. Nawet asasyn im pomaga. Ajajaj, dobra. Robimy odwrót do wieży. F5 i lecimy pomóc węzelowi trochę. Ała, Jezu! Znaczy wiecie, Buford ma prawo się gniewać. Miałam się zastanawiać, przez chwilę się zastanawiam, kim jest tanka. Aż nam wypadł za mapy. Ajajaj, dobra, tak to zginę. Sześć. Rozerwę cię na strzępy. Dobra, robimy jeszcze jedno F5. O, Urug już przyszedł. Dobra, najpierw tych słabszych. Niedobrze. Nie, nie baguj się. Zginę. Wiedziałam, że tak będzie. O Boże! Tak się nie robi! Dobra, wczytujemy się. Trochę liczyłam, że się uda. Niestety, to takie proste nie jest. Gdzie ja mam zapis? Tutaj. Może wejdziemy wyżej na chwilkę chociaż? Dobra, bo tu Buford przylazł. To też jest w sumie niezłe miejsce na to, żeby się bić. Tylko wypadałoby się bić na płaskim terenie. Dobra. Pierwszy raz się bije na tej latarni. No, te wasze obrotówy to jest chyba najgorsza rzecz. Kurde! Powiem wam jedną rzecz. Broń dwuręczna w tej grze naprawdę fajnie działa, moim zdaniem. Naprawdę fajnie. Dobra, idziemy węzelowi pomóc dalej. Dobra, on sobie tam chyba radzi. Oswobódź Cape Dan. Nadal rządzę. Dobra, wiecie co? Zanim on tam będzie biegał dalej, ja sobie już pozbieram z nich rzeczy. O, odzyskałam moje roślinki oczywiście. No, możemy zabrać? Możemy. Ciężka skrzynia to już nam się nie przyda do niczego. Excuse me.
miecz półtora ręczny, no to będą niezłe hajsy z tego. Od razu będziemy patrzeć wszystko po kolei. Okej, okay, jakieś tutaj pomniejsze rzeczy. Kurde, te stołki mi przeszkadzają. Dobra, możemy chyba już praktycznie schodzić. No jak widzicie, wszystko się udało zakończyć tutaj. Dobra, tam w latarni już chyba nic nie było na górze. Tak naprawdę to niewiele tutaj jest do zbierania. Widzę, że węzelowi to się tak naprawdę nic nie stało. To jest w ogóle też dosyć śmieszne. Dobra, bo ty będziesz szedł dalej, okej. Okay. Tutaj sprawdzimy, czy wszystko wzięłam z tego magazynu, bo nie pamiętam. No tak, wygląda na to, że wszystko. Fajnie. O kurde, to jest wilcza skóra. Naprawdę, ona cały czas tu była? To aż jestem zaskoczona. Chlebek. Chyba wszystko. Dobra, weź tam poczekaj. No i dobra, i tutaj też chyba wszystko. Ja tak na bieżąco chcę to badać, żeby mieć to z głowy. No i dobra. O, tu jeszcze coś. Szkatułka i złoto. Dobra, zróbmy jakiś F5. Ja mam wrażenie, że trochę za szybko zaczęłam kamerą kręcić. I możecie dostać uczucia, że wam niedobrze. Kuferek. I kuferek. Moment, a tutaj nie ma nic na tym pulpicie? Ale nadszedł kres potężnych istot, albowiem taka była wola Adanosa. I Adanos zesłał powódź, a ta zmyła istoty z powierzchni ziemi. No i dobra, prastara wiedza plus 3. Tu już węzel sobie tupta. Już byłam. Nie ma tu nic ciekawego. Tutaj sobie zbierzemy rzeczy. Aj, nie chciałam tak, ale dobra, niech już będzie. Stół alchemiczny. Tą skrzynię już mamy obgrabioną. I tutaj to już będzie wszystko. Tam już byłam. Tutaj też wszystko, wszystko. I jeszcze tutaj. No i chyba to jest ostatnia chata. Przeklęci orkowie. Cape Dan jest już wolne. Ty również. Dziękuję. Gdyby nie ty, na pewno by mnie zabili. Dalej będę wzmacniać tutejszy ruch oporu. Każde odbite miasto zwiększy moc naszego króla. I jeszcze jedno. Jeśli ruszysz kiedyś do Montery, poszukaj wilczej jaskini na południe od miasta. Znajdziesz w niej miecz, który mnie nigdy nie zawiódł. Ukrywałem się tam, zanim Gamal mnie uwięził. Nie pożałujesz, jeśli mi go zwrócisz. Spokojnie, ja już go mam. Mam twój miecz. Naprawdę? Pokaż. Dziękuję, przyjacielu. Pozwól, że wynagrodzę ci tę przysługę. Dziękuję. Zrobię sobie przerwę. Dobra. Phil, ty już możesz przestać. Całkowity sukces. Cape Dan jest wolne. Dziękuję, obcy. Wspomnę cię w swych modlitwach. Weź to. Pomoże ci w podróżach. Dziękuję. Do zobaczenia.
A ty już nic nie powiesz. No dobrze. Tutaj chyba wszystko też pozbierane. Jeszcze tylko zostało nam to miejsce do ogarnięcia pod względem kuferków. I to wszystko. To fajnie. Cieszę się na taki obrót spraw. To co, może zawitamy do Redok? Gdzież to Redok jest? Zawitamy powiedzieć, że Cape Dan jest odbite, jeżeli mogę, ale na pewno mogę. A zresztą ja po nową zbroję teraz przyszłam. Gelford, teraz będę ubrana tak jak ty. Okay. Ciężki pancerz buntownika, 54 tysiące. Na spokojnie. Miecz paladyna sobie zostawię na razie. Miecz półtora ręczny. Lodowe. Katana, miecz asasyna, długi miecz. Rubinowe ostrze, orkowa zguba, mieczyk. Niewiele tutaj jest rzeczy, które... są mi potrzebne. Te kusze też są gorsze. Szczerze, to już możemy na tym poprzestać. Miecz paladyna. No to sobie zostawiłam już ten właściwy. Miecz półtora ręczny. To była fajna broń, ale już jej nie potrzebujemy. Jeszcze ci oddam parę tych kilofów. I na razie to będzie wszystko. Miecz paladyna, tak. Dobra. Fajnie. Ciężki pancerz buntownika. I tak teraz możemy się fajnie poprezentować. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Super. Na tym mi zależało. I teraz tak, no będziemy chyba ogarniać Vanguard, tylko czy ja do... Uważaj, ja nie trzeba. Mogę nic tobie powiedzieć, nie. To może do Javiera możemy iść, spróbujemy. I tak się zastanawiam. Wracamy chyba do stolicy. Ja już bym ją chciała w takim razie całą chyba wyzwolić. Jak już tam zaczęliśmy, to już tam skończmy. Tylko tam jest to zadanie z tymi młotkami, kilofami i piłami. Problem jest taki, że w tej grze naprawdę jest ciężko to znaleźć. Cape Dan zostało wyzwolone. Wspaniała wiadomość, przyjacielu. Więc od dziś poświęcimy się odbudowie wybrzeża. Oto twoja działka. Musimy kontynuować walkę za króla. Wiecie, co byłoby fajne? Jakby ci buntownicy z Redok wszyscy poszli do Cape Dan, ale oczywiście gra tego nie przewiduje i oni cały czas będą tutaj, mimo że jest odbite. I to jest trochę słabe, bo w tym momencie nie możemy tutaj kraść na przykład. A jakby oni na przykład się przenieśli wszyscy do Cape Dan i tutaj by zostawili na przykład pustą jaskinię, tak jak była pusta w Zmierzchu Bogów, to byśmy mogli wszystko to obgrabić, bo tak to aktualnie jedyną opcją, żeby to wszystko ukraść, to tak naprawdę... jest kwestia taka, żeby, jak to się mówi, żeby po prostu wybić wszystkich ludzi w Redok, czyli jakby reputacja dla orków, zniszczenie tutaj Redok i w ogóle. Powinno być tak, że oni po prostu się przenoszą. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Czy ty się będziesz fochał, jeżeli ja sobie tą ciężką skrzynię otworzę, czy starą? Łapy precz. Tak, fochają się. To też jest trochę głupie, bo w jednym miejscu się fochają, w drugim nie. No, powinni nad tym twórcy popracować te... Ile lat temu? 10 plus 4, to jest 14 plus 3, 17 lat temu. Kurde, jak to brzmi w ogóle, że ten Gothic już tyle ma. Dobra. Tu jeszcze mamy rzeczy na sprzedaż jak coś, ale no, te młotki mam 3, potrzebujemy 10, pił mam 3, potrzebujemy 5. To mnie bardzo irytuje, bo aktualnie mogę oddać tylko kilofy. Która jest godzina w grze? 20, no to chodźmy w spanko. I tak. To co, myślę, że wracamy do świątyni. W Vanguardzie, czy najlepiej do króla się udać? No i będziemy musieli ogarniać inne rzeczy. Cześć, panie strażnik. Czego chcesz? Robar jest dla mnie oczywiście bardzo niemiły. Jeśli on tak będzie Vandor, cały czas, no kurde, mogłabym ci kilofy oddać, tylko że ty od razu powiesz mi chyba wszystko, co chcesz. W
czym mogę ci pomóc, obcy? Pewnego dnia to przez tę całą skończy. Historię z orkami, jakość moich towarów bynajmniej nie wzrosła. To było takie może marne. Jednak uda ci się znaleźć coś, co ci się spodoba. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Potrzeba ci czegoś? Żartujesz? Brakuje nam niemal może wszystkiego. Lepiej nie zwalaj. Od wielu dni niczego nam nie starcza. Najbardziej potrzebne są narzędzia. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Piły, wszystko. Miasto zostało zrównane z ziemią. Żartujesz jeśli sobie, chcemy je odbudować, potrzebujemy wszystkiego. Pewnego dnia. No właśnie. Pokaż mi. Miecz dwuręczny masz projekt, to nie potrzebuję. Masz aż 4 kilofy. Do niczego nie dojdziemy. Ja na razie nie będę się go pytać, co on konkretnie potrzebuje, bo on mi wymieni normalnie sznurek rzeczy, które potrzebuję. Tutaj będzie to z paczkami broni, ale na razie to też zostawimy. Ile mam tych paczek w ogóle? 13, no to jeszcze 7 będziemy mogli oddać. Dobra, no to chyba pójdziemy dalej odbijać. Mogłabym sobie wziąć paladyna, żeby mi towarzyszył. Tylko, że no on szybko zginie. I to jest ten minus bardzo solidny. Dlatego ja wolę bardzo często sama chodzić i odbijać po kawałeczku. Tu są na przykład orkowie. Jakby tak wyciągnąć... Was jest tu dosyć dużo. Masakra, niedobrze. Zatrzymaj się, Mora. Wiecie, ja się tak pojedynczo to mogę bawić, ale prędzej czy później... No właśnie, to przyjdą kolejni. O kurde. Tam też są szamani, z tego co pamiętam. Będzie zaraz nieprzyjemnie, naprawdę. O, dobrze, chodź. Naprawdę? A wy dalej będziecie do mnie strzelać? Ja bym chciała, żebyście podeszli do mnie trochę. Chodź. Zapraszam. Kurde, no oni nie podejdą. Dobra. Już troszkę lepiej. Wiecie, no tutaj się korzystało z bagowania ekwipunku, no bo przecież przez te hordy, no to... Było trudno. Ale ja się już wyraziłam, że ja nie chcę korzystać z bagowania ekwipunku. Więc tego nie będę robić. I dlatego troszeczkę więcej czasu nam zejdzie na wybijaniu tego dziadostwa. Dobra, tam byliśmy na górze. To nie ma co tam w ogóle leźć. Tu byśmy mogli przejść. Dobra, tu już nikogo na razie przynajmniej nie ma. Kurde, żadnej paczki z bronią tu nie było. To troszeczkę mi komplikuje sprawę. To miało mi zaimponować. Jakby tych orków... W końcu wszyscy się poddadzą. Mówi to same kłopoty. Zabiję cię. Dobra. Ej, okej. Okay. Da radę to zrobić tak fajniej. Na przykład w tej chatce. To dobrze. Tam ci chyba... Nie stracili agro, tylko...
zupełnie ogarniają, jak tu do mnie mają we... Jezu, czy ja właśnie grę buguję? Chodź tu. Dobra, tamtego ogarniemy za moment. Dobra, wycofam się trochę. O, witaj, wróciłeś. Dobra, do góry. Tu będzie bezpieczniej. A dlaczego bezpieczniej? No bo tamci się na pewno będę miała pewność, że nie rzucą na mnie. Okej, słyszę ich więcej. To mnie trochę teraz zastanawia. A, bo tu się Elita przylazła do mnie. Chodź. Chodź, chodź. Nie. Dobra, musimy to zrobić tak lepiej trochę. No nie, chodź tam. Dobra. Tutaj, do domku. Zapraszam cię. Zatrzymaj się, Mora. Stoję w miejscu. O tak, do ściany będzie dobrze. Wiecie co, bardzo się cieszę, że udało mi się tak ich wywabić. To bardzo cenię, bo tutaj już ich dużo nie zostało. Porąbię cię na kawałki. I będziemy tak wybijać sobie kawałek po kawałeczku. Chodź, zapraszam cię. Nie, nie spada. Czemu oni się tak bagują na tej krawędzi? To ja nie wiem. Chodź tu. Oh my god. Ja tam nie chcę schodzić, bo tam są szamani w środku. Chodź, chodź. Fuck my life. Chodź tu, ćwoku, bo przecież... Dobra, tamci na szczęście nie zareagowali na razie. Na moje podchody. To się cieszę. Tam jest ich więcej. O, oni się rzucili bez muzyki na mnie. Stoję w miejscu. Okej, obrócimy się troszeczkę. O, fuck my life. Tu jest ten szaman jednak. Nie, nie kastuj tego. Ej, poszło mi lepiej niż zwykle. To się szanuje. Wiecie co, to może być takie delikatnie dla was monotonne, to co ja teraz robię. A ja tam się bardzo cieszę, bo... A, tam jest jeszcze ten. Chodź tu, chodź. Jeszcze mi brakuje, żeby mnie trafił. Dobra, ja sobie poczekam tutaj, żeby podbiegł do mnie bliżej. Stoję w miejscu. O, chodź, chodź, chodź. Dobra, zebrałam. O, teraz ty chodź. Chodź, chodź. Nie boję się ciebie. Wiecie, to może być takie monotonne, natomiast taktyka jest najważniejsza. I to jest aktualnie bardzo taktyczna rzecz.
Zresztą wiecie, dzisiejszy odcinek jest taki... Ja bym to nazwała właśnie takim, wiecie, bardzo wybijającym wszystko, kawałek po kawałeczku. Vanguard będzie za niedługo czysty. O, ja się cieszę, że tak pomalutku, powolutku, chodź. Tam już chyba tylko Herschel został w środku. No serio? Kto to powiedział? Nie wiem. Ała, dobra. Tu jest was więcej. Ała, dobra. A ten skąd się wziął? Was z dupy. 6. Pij to. No dziękuję, że poczekaliście, panowie. Dobra, ten dowódca mi może zrobić większą krzywdę. Kur... Ja się zapisałam, czy coś zrobiłam? Nie wiem. Chyba nie. Kurwa, tu jestem. Dobra. A to przepraszam, ten ork stąd wyszedł? Skąd ty się... Może tu są jacyś orkowie na górze? Tak nie bardzo. Dobra, to ci z dołu się tam bulwersują. Dobra, znowu mamy tą samą ekipę. Tego dowódcę wykończyć. I teraz ty. Dobra, no to chyba ogarnęliśmy sytuację. To co, może teraz się rozejrzymy po tym paśmie rzeczy. Tutaj chyba byłam już całkiem. Dobra. Jak tam podejdę, to przyjdą do mnie tamci, więc może na spokojnie. Jest paczka z bronią. Tu możemy wejść oczywiście na górę. Przenieść chorobę. No, w sumie przenoszenie choroby jest całkiem ciekawe. Nie korzystam z niego za bardzo, a może powinnam. Dobra, co my tu mamy? Tu powinny być jakieś paczki z bronią, bo tak to miejsce wygląda, jakby miały być. Ale chyba nie. Dobra. Tamci już się rzucili, nie? Tak jest. No to szczerze mówiąc, to można by było zeskoczyć tędy. Zatrzymaj się. Stoję w miejscu. Szczególnie... że będę chciała się dostać do tego pokoiku i by mi i tak w tym przeszkadzali trochę. No i dobra. Chwilowo jesteśmy tutaj już bezpieczni. Jest kolejna paczka z bronią. Fala płomieni. No, na czary można by się było skusić, tylko że kastowanie w Gothiku 3 jest troszeczkę zbugowane. I podczas kastowania się umiera. Na przykład takich, no, obszarowych czarów. Kurde, to wygląda, jakby tam się dało wleść. Ty, tu się da wleść. A
Tam byliśmy na górze. Tu się niby da wejść, ale tu nic nie ma, więc... Szkoda, bo tu mogłoby coś leżeć. Dobra. Tutaj jeszcze nam zostało wejść do środka. Woda, jakieś rzeczy. Jest tron. Za tronem żadnych pieniążków nie ma? Nie ma nic, niestety. Jest też pulpit. Jest kolejna paczka. Już to wiem. Bez już to wie, oczywiście. Metalowy kufer. Trochę złota, 300 sztuk ponad. To nawet nieźle. O, tutaj troszeczkę biedniej. Chociaż była ruda. Jak stoimy z tymi paczkami? 17, jeszcze 3 i możemy oddać zadanie. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. A co ty robisz? Ta walka długo nie potrwa. Pierwszy raz widzę, żeby orkowie sobie tutaj patrolowali, tak? Między tymi chodzili. To jestem troszeczkę zdziwiona. Dobra. Jak my w ogóle stoimy z czasem? No, stoimy tak, że przydałoby się kończyć. Tylko te paczki z bronią mi zależy troszeczkę, żeby chociaż to zadanie zrobić. Tu będą orkowie. Nie jesteś dla mnie żadnym. Tak, są. Tu jest kuźnia, więc możliwe, że tutaj będą paczki. Zatrzymaj się, Mora. Dobra, tu jest kolejny ork. I to nie jeden zresztą. Na szczęście tutaj bez szamana żadnego. Są dwie paczki. Możliwe, że w środku będzie ich więcej. Dobra, jest bezpiecznie. Jest kowadełko, nie potrzebujemy raczej. Kurde, w środku nie ma? Ja rozumiem, że jest przed. Ale w środku też powinny być paczki z bronią, jak na mój gust. Dobra, to jest tak. Dobra, niech już będzie. Tu jest chatka, być może w tej będą jeszcze. Jest. Mamy 20, mamy 20. Możemy się oddać. Dobra, tam są kolejni orkowie, ale to już sobie zostawimy ich na później. Chodźmy załatwić zadanie z paczkami. No i będzie dobrze. Fajnie, myślę, że w kolejnym odcinku już skończymy to odbijanie. Chociaż tak jak mówię, tam będzie trudno w tym jednym miejscu i to strasznie podejrzewam. Strasznie trudno. Ale musimy dać radę. Dobra, paczki z bronią to do tego typka tutaj. Do Keldrona. Nareszcie ktoś z zewnątrz. Już prawie straciliśmy nadzieję. Witaj. Pozwól, że pokażę ci moją broń. Potrzebujesz czegoś do swojej kuźni? Broni! Paladyni wciąż walczą z orkami w mieście. Nie nadążam z naprawą. Gdybym dostał 20 kompletów broni, mógłbym znów wyposażyć naszych ludzi. Znajdę dla ciebie broń. Jest jej dużo w dzielnicach miasta zdobytych przez orków. Trzymają tam skonfiskowaną broń, której sami nie mogą użyć. Ale nie chcą, aby trafiła znowu w ręce ludzi. No tak. Oto 20 kompletów broni. Dziękuję. Gdyby nie odważni ludzie tacy jak ty, dawno już byśmy przegrali. Proszę, to powinno pokryć poniesione przez ciebie koszty. Dziękuję. O Boziu. Nauczysz mnie kowalstwa? Nie jestem aż tak uzdolniony, a już na pewno nie nadaję się na nauczyciela. Prawdziwych mistrzów i nauczycieli tej sztuki znajdziesz w Nordmarze. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Standard, masz pancerz paladyna. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Ty, ja nie pamiętałam, że jest jeszcze pancerz pomiędzy, ten ceremonialny. Ty, pancerz paladyna tyle kosztował zawsze? Szczerze, to ten ceremonialny by mnie nawet interesował. W ogóle czekaj. Ile ty masz złota? 19 tysięcy, to może ci to opchnę. No jasne, że to chcesz. Te rzeczy też ci mogę poopychać. Jezu, mam tyle tego.
i co mam powiedzieć? To ta sama stara śmierć. Coś jeszcze? Masakra. Po jednym sobie zostawimy każdego pierścienia. Myślałam, że mogę pierścień Adanosa sprzedać. Nie, nie możesz. Dobra, 62 tysiące. To na ceremonialny, to na luzie się uzbierają pieniądze, jakbym chciała. Ty w sumie 50 repa, to ja będę miała zaraz. To po co ja kupiłam ten pancerz buntownika? Po to, żeby był. Nie, będę chciała kupić ten ceremonialny. Bo to jest fajna rzecz. Tak w sumie. Ja go chyba nigdy nie kupowałam wcześniej. Dobrze, moi drodzy, to w takim razie zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Ja wam już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli wam się podobał, no to super. Jeszcze raz zapiszemy, bo ja lubię mieć tak jak numer odcinków, tak zapisy. Ja się zabieram za nagrywanie dla was kolejnego odcinka, bo znowu muszę ponagrywać na zapas na weekend, bo znowu mnie nie będzie sobota i niedziela. Sam więc muszę nagrać tak, żeby było. A w piątek mogę nie mieć za dużo czasu, czy tam w czwartek, żeby nagrać parę odcinków pod rząd. Dlatego myślę, że zaraz się zajmę kolejnymi. Powinien był wiedzieć. No, to co, słyszymy się w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że w kolejnym już skończymy Vanguard i będziemy się wybierać do... na przełęcz, do Warantu. Lepiej zważaj na troszeczkę mnie boli, że to Sylden tak zaniedbałam, bo nie ukrywajmy, no zaniedbałam to Sylden dosyć solidnie. Ale trudno się mówi. Trzymajcie się, moi drodzy, i do kolejnych filmów. Cześć!